Drodzy bracia i siostry, nie wiem, czy oglądacie telewizję, nie wiem, czy czytacie gazety albo jakieś portale informacyjne w internecie, ale nawet jak oglądacie czy czytacie, to ciekaw jestem, ilu z was odnotowało w mediach fakt, że raptem dwa dni temu w Egipcie był jeden z najbardziej krwawych zamachów terrorystycznych naszych czasów. Ponad 300 osób zginęło. Muzułmanów. Z rąk innych muzułmanów. Pewnie do niewielu ta informacja dotarła. Do mnie dotarła zupełnym przypadkiem. Jeszcze większym przypadkiem dowiedziałem się, że we wtorek z rąk organizacji terrorystycznej Boko Haram zginęło kolejnych 50 muzułmanów w ataku terrorystycznym w północnej Nigerii. Gdyby taki atak terrorystyczny miał miejsce w Berlinie albo w Paryżu, a już w ogóle gdyby to miało miejsce w Warszawie, to mielibyśmy żałobę, to gazety na pierwszych stronach wielką czcionką pisałyby o olbrzymiej tragedii, ale ponieważ to wydarzyło się gdzieś tam daleko, to tego nie widzimy. Bo kogo obchodzi zamach terrorystyczny w Kinszasie albo w Brazzaville, czy w Abudżu. Nawet nie wiemy, gdzie to. Nie chcemy widzieć cierpienia ludzi. Nie widzimy. Widzimy tylko swoje podwórko, a to, co jest dalej, tego nie widzimy. Dzisiaj nam Ewangelia o tym mówi, że my nie chcemy widzieć, że jesteśmy jak ci z lewej strony, do których Chrystus mówi, byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. A my mówimy, kiedy Cię widziałem, Panie, głodnym albo spragnionym? A jutro, bracie i siostro, miliard ludzi. Powtórzę. Miliard ludzi będzie miało mniej niż dolara, żeby przeżyć cały dzień. Ale nie widzimy. Jutro tysiące dzieci pójdą do pracy w kopalniach w Kongo, w innych krajach afrykańskich, po to, żeby tam w nieludzkich warunkach wydobywać chrom, molibden, inne rzadko spotykane metale, z których Chińczycy ulepią smartfona, którego używasz. Jutro tysiące, miliony kobiet w Bangladeszu, w Pakistanie pójdą do szwalni, gdzie będą szyły piękne koszule, które noszę. Być może kiedyś, bo taka sytuacja miała miejsce w zachodniej Europie, kupiwszy w jakimś markowym sklepie piękną koszulę, zobaczę wszyty w mankiecie świstek papieru, na którym będzie napisane: nie zapłacili za twoją koszulę. Kiedyś był taki skandal z jedną z marek odzieżowych. Ale nie widzimy. Nie widzimy głodnych, oszukiwanych, wyzyskiwanych. Ktoś powie, no tak, no nie widzimy, bo jest to za daleko. Media nas o tym nie informują, a przecież mało kto z nas, jak tu siedzimy, był w Afryce czy w Azji, żeby zobaczyć to na własne oczy. Ale bracia i siostry, bądźmy szczerzy, nie widzimy tego, że tutaj w Lublinie, nad Bystrzycą, tam w okolicach ulicy Krochmalnej są slumsy, gdzie ludzie mieszkają bez prądu, bez wody bieżącej. Nie widzimy, jak idziemy w Tesco pasażem handlowym, że tam na ławeczce siedzą bezdomni, którzy może dzisiaj jeszcze nic nie zjedli. Omijamy szerokim łukiem, bo to nieprzyjemny zapach. Nie widzimy, że w szkole, w której uczę, albo do której chodzi twoje dziecko, że inne dziecko bez śniadania codziennie przychodzi, bo nie ma rodziców, żeby zadbali o to, by porządnie nakarmione wyszło z domu. Nie widzimy, że dwa piętra wyżej jest chora sąsiadka, która z domu nie wychodzi, a nikt jej nie odwiedza. Nie widzimy, że mąż, że żona, że dziecko, że matka, że oni cierpią, może nie fizycznie, ale cierpią z powodu smutku, cierpią z powodu rozczarowań. I nie widzimy, nawet w naszych domownikach,
nie widzimy cierpienia. I pytamy, Panie, kiedy? Kiedy myśmy mieli Ci dać jeść, albo Ciebie odwiedzić, albo pocieszyć dobrym słowem? Ja też, bracia i siostry, często nie widzę. Wszyscy jesteśmy ślepi. I Ewangelia o tym mówi. Bo to, co jest intesencją problemu, to nie jest to, co my widzimy, czy nie widzimy. W końcu ci błogosławieni, o których ta Ewangelia mówi, oni też nie widzieli. Oni też pytają, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym? Kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i usłużyliśmy Tobie? Oni też nie widzą. Co ich różni jednych od drugich? Dlaczego ci są błogosławieni, a ci nie? W Ewangelii Jana znajdziemy wyjaśnienie tego jednym zdaniem. Kiedy Tomasz domagał się prawa, by włożyć swój palec w bok zmartwychwstałego, ten mu odrzekł: Tomaszu, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tu jest nasz problem, bracie i siostro, nie w tym, że my nie widzimy, ale w tym, że my nie wierzymy. Nie wierzymy w to, że w tym bracie i siostrze, który siedzi teraz tu w ławkach koło Ciebie, że w nim jest Chrystus. Że ten zmartwychwstały, on się ukrył pod postacią tego może nie najlepiej pachnącego starszego dżentelmena albo tej dziewczyny, na którą patrzy z pewną odrazą, bo Ty byś się tak do kościoła nie ubrała. A tam się Chrystus ukrył. Tylko my w to nie wierzymy. Nie wierzymy w to, że Chrystus jest w Twojej żonie, w Twoim mężu, w Twoim dziecku, we wrednym koledze z pracy, w proboszczu, w witarę. Nie wierzymy. Bracie i siostro, tu jest nasz problem. My nie wierzymy i my byśmy chcieli najpierw sobie wykalkulować, najpierw zobaczyć, zrozumieć, obliczyć, czy nam się opłaca kochać tę osobę. Czy to rzeczywiście będzie jakby właściwa postawa? Jak zobaczę, jak zrozumiem, to wtedy będę kochał, to wtedy przyjdę z pomocą temu człowiekowi. Bo ja najpierw muszę się upewnić, zobaczyć, czy ci wszyscy imigranci, co przepływają, to czy oni rzeczywiście są uchodźcami, którzy potrzebują pomocy? Czy może to są leni, którym się nie chce robić w swoim kraju i przyjeżdżają po socjal do Europy Zachodniej? Ja muszę najpierw zobaczyć. Jak zobaczę, jak zweryfikuję, to może zacznę ich kochać. I jak widzę tego bezdomnego, to ja bym chciał najpierw zobaczyć, czy on czasem nie jest na ulicy ze względu na swoje własne błędy. No bo czemu mam mu pomagać, jak on tam leży tylko dlatego, że jest alkoholikiem, zachlał swoje życie, ja mam mu teraz bułkę dać? Jak zobaczę, że on rzeczywiście z innych powodów tam jest, to wtedy go będę kochał. Albo z tą sąsiadką. Ja bym chciał najpierw sprawdzić, czy nie ma jakiejś bliższej rodziny, która powinna ją odwiedzać? Może ma syna albo kuzyna, który powinien zadbać o matkę czy ciocię. Jak się przekonam, jak zobaczę, że nie ma nikogo, to wtedy tak, ja jako sąsiad pójdę odwiedzić. Albo z tą moją żoną. Ja najpierw muszę zobaczyć, czy to, że ona mówi, że jest taka przemęczona, że ona właściwie też chyba depresję ma, czy to jest prawda, czy po prostu kobieta histeryzuje, próbuje mnie zmanipulować, żeby coś uzyskać. Ja najpierw muszę zobaczyć, ja najpierw muszę zrozumieć. Wtedy będę kochał. Tylko może być tak, że zanim cokolwiek zobaczysz, a zanim cokolwiek zrozumiesz, to już nie będziesz miał kogo kochać. Jeden znany mi kapłan zobaczył chłopaków, kandydatów do bierzmowania, jak gdzieś tam na spotkaniu, na którym mieli być w kościele, stali gdzieś tam pod kościołem, palili papierosy, wulgarnie się wyrażali. No generalnie trudno powiedzieć, żeby uczestniczyli w spotkaniu przygotowującym do sakramentu bierzmowania. Zdenerwował się, podszedł do nich
obstukał ich z góry do dołu, powiedział im, co o tym myśli, powiedział im, co o nich myśli, no, generalnie nie przebierał w słowach. Poszedł dalej na plebanię, po drodze zagadnęła go już taka w zaawansowanym wieku nauczycielka, niedługo przed emeryturą będąca, która znała tych chłopców ze szkoły. I zapytała, proszę księdza, ksiądz zna tych chłopaków? No, nie bardzo. Ksiądz zna ich sytuację rodzinną? Nie bardzo. To jak księdzu powie, ojciec tego siedzi w więzieniu. Tamtego jest alkoholikiem. Ten się wychowuje w ogóle bez rodziców, mieszka gdzieś tam u babci, która sobie nie radzi. Tamten jest w domu bity. I tak dalej, i tak dalej. Ksiądz posłuchał. To był bardzo mądry kapłan. Jest bardzo mądry kapłan. Ja go znam. Chciałbym być choć w połowie tak mądry. I stwierdził, że rzeczywiście źle zrobił. Bo nie rozumiał tych chłopaków. Że oni tak się zachowują nie dlatego, że są źli. Tylko dlatego, że mają tak trudne historie życia. I chętnie by poszedł. Jeszcze raz z nimi zagadał. Tylko, że ich już nie było. Oni sobie poszli. Nie wiem, czy wrócili jeszcze do kościoła. I tak może być, bracie i siostro, ze mną i z tobą. Że zanim my zrozumiemy drugiego człowieka, zanim zobaczymy jego problem i zrozumiemy, że rzeczywiście trzeba go kochać takim, jakim jest, tego człowieka może już nie być. Bo bracie i siostro, tak jest prawda, ani ty, ani ja, my przeważnie nie widzimy. Nie widzimy historii życia człowieka. Nie widzimy, dlaczego jest taki, jaki jest. Nie widzimy tych zranień, które on w sobie nosi. Nie widzimy problemów, które go przytłaczają. Nie widzimy tego dramatu, który rozrywa jego serce. My tylko widzimy zewnętrze. I prawda jest taka, że przeważnie nie zobaczymy. W większości wypadków nie przyjdzie do nas starsza nauczycielka i nam nie opowie historii życia tego człowieka. Dlatego nie czekaj na to, aż zobaczysz. Tylko kochaj. Kochaj tu i teraz. Kochaj tego drugiego człowieka, bo w nim jest Chrystus. Oczywiście muszę to powiedzieć. Kochaj mądrze. Kochaj mądrze. Stawiając też wymagania. Bo to nie jest miłość, żeby samobójcy, który błaga o amunicję, podarować pistolet. To nie jest miłość. I pamiętaj, że nie dasz rady kochać wszystkich od razu. Zacznij od jednej osoby, tej najbliższej. I zacznij po prostu tę osobę kochać. Tak? Twojego ojca, twoją matkę, kolegę z pracy. I nie zastanawiaj się nad tym, czy zasługują, bo i tak nie zobaczysz. Po prostu uwierz. Uwierz, że w tym człowieku jest Chrystus, którego trzeba kochać. I dlatego zawsze, zawsze wybaczaj. Dlatego zawsze, zawsze bądź życzliwy. Dlatego zawsze szanuj drugiego człowieka. Nie wiesz, nie widzisz. Ale jak uwierzysz, że w tym człowieku jest ukryty Chrystus, jest Król, to ten Król odda Tobie. On naprawdę nam odda. Amen.